Dwa tygodnie temu nasza redakcja jako jedyna ujawniła olbrzymi konflikt, jaki istnieje wśród osób wspólnego Lubartowa, którzy krytykują to, co zrobił burmistrz Krzysztof Paśnik, ogłaszając, jak to określił ów polityczny przyjaciel paśnika ordynarną ustawkę. Już po naszym materiale ze strony Urzędu Miasta zniknęło nazwisko Tomasza Szołtka. W zakładce Sekretarz Miasta brak jest informacji, kto ową funkcję dzisiaj pełni. Tymczasem polityczny przyjaciel paśnika ujawnia, że szołtek został odwołany i przyniesiony na mniej intratne stanowisko. Nie wiemy, czy Szołtek został faktycznie odwołany i czy faktycznie jest to dowód na tzw. ordynarną ustawkę. Szołtek w 2018 roku, kiedy został powołany na sekretarza mocą zarządzeń Paśnika, otrzymał szereg upoważnień. Z drugiej strony Paśnik odwołując Annę Bielińską pozbawił jej także szeregu upoważnień. Nie wiemy, czy kolejne pomyje, jakie leje na tzw. koalicję stołkową przyjaciel polityczny Paśnika to prawda, bo na stronie internetowej urzędu nie ma ani jednego zarządzenia, które odwoływałoby samego żołdka lub cofało przyznane mu upoważnienie. Do dzisiaj nie wiemy także, czy został wybrany nowy sekretarz miasta. O tak zwanej ordynarnej ustawce mówiliśmy dwa tygodnie temu. Zgodnie z umową, co najmniej od czerwca, funkcję sekretarza powinien zajmować ktoś związany z byłą Unią Wolności czyli Platformą Obywatelską czyli Lubartowska Koalicja Samorządowa. Sama była Unia Wolności na chwilę obecną zadowoliła się stołkami w Radzie Miasta. Materiał został wyemitowany 9 sierpnia i można go było oglądać do piątku 16 sierpnia. Niektórzy powiedzą: Uderz w stół, a. I tu nie będziemy kończyć, bo nie wiemy czy to emisja naszego materiału była powodem tego, co stało się zaraz po weekendzie i ostatniej emisji materiału. W poniedziałek 19 sierpnia, a więc zaraz po zakończeniu emisji naszego materiału, Paśnik ogłosił konkurs na tak dokładnie na sekretarza miasta Lubartów. Dotarliśmy do tego dokumentu. Naszej redakcji udało się dotrzeć do szczegółowych informacji dotyczących publikacji ogłoszenia. Jak czytamy w metryce dokumentu, osobą odpowiedzialną za powstanie informacji, a więc autorem jest Paśnik, a konkurs umieszczony został na stronie urzędu miasta tuż przed jego zamknięciem, a dokładnie od 14:44:54 sekundy. Zerknijmy teraz do samego ogłoszenia. Lubartów dnia 19. 15 sierpnia 2024 roku ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze burmistrz miasta Lubartów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze sekretarza miasta Lubartów. Czytamy w ogłoszeniu paśnika. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów, ulica Jana Pawła II 12 lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu z dopiskiem. Nabór na stanowisko sekretarza miasta Lubartów w terminie do dnia 2 września 2024 roku do godziny 15:30. Jak zatem widać, najpierw paśnik czekał z ogłoszeniem konkursu aż do 19 sierpnia, ale kiedy już ogłosił to tak, aby najbardziej zainteresowani mieli czas do końca wakacji, aby złożyć dokumenty. Suchej nitki na decyzji paśnika nie pozostawia jego dawny polityczny przyjaciel Gregorowicz. Ogłoszony konkurs na sekretarza miasta Mahara charakter pozorowany, fasadowy i tuszujący to po prostu zwyczajna, ordynarna ustawka. Krytykuje bez ogródek decyzję Paśnika jego kolega z komitetu wyborczego wspólny lubartów. Jakiś czas temu sformowana po wyborach koalicja rządząca miasta opublikowała w lokalnych mediach umowę koalicyjną, w której ujawniono kuriozalny zapis, że kandydatem na sekretarza miasta będzie osoba wskazana przez klub radnych lubartowska koalicja samorządowa. Oczywiście w razie czego będą nawijać makaron na uszy, że to tylko kandydatura, a nie już rzeczywisty wybór, do którego przecież daleko. Fakty są jednak nieubłagane. Ogłoszono konkurs na sekretarza, który ma wygrać Kandydat lubartowskiej koalicji samorządowej. Czytaj. Platformy Obywatelskiej. Pisze to, o czym wszyscy w Lubartowie wiedzą i potwierdza zarzuty wobec koalicji stołkowej. Gdy znany jest zwycięzca przed konkursem, to oprócz niego startować będą tylko jacyś niekumaci kandydaci, oderwani od rzeczywistości, użyteczni idioci albo uzgodniony zając, który zgodzi się legitymizować pozorowaną konkurencyjność konkursu. To jest powrót na drzewo autokracji i totalitaryzmu. Takie uosobienia folwarku zwierzęcego Orwella. Rzuca kolejne oskarżenia wobec popieranego przez niego jeszcze niedawno paśnika. Mimo tak olbrzymich kontrowersji, mimo zarzutów własnego środowiska paśnika, walec jedzie dalej. Pojawiły się nawet pierwsze nazwiska do, jak to określił krytyk, konkursu ordynarnej ustawki. Pierwsze z nazwisk to Monika Derecka, która dwoi się i troi, aby powrócić do lubartowskiego ratusza. Czy to możliwe, aby osoba, która założyła sprawę Paśnikowi za mobbing, teraz była jego prawą ręką? Okazuje się, że podczas wyborów, ów, jak niektórzy dzisiaj mówią, pozorny konflikt sądowy nie przeszkodził agitować Dereckiej, uwaga za tym, który reprezentuje pozwanego, czyli Paśnikiem. Według, podkreślamy to, niepotwierdzonych plotek, ceną za etat miałoby być cofnięcie pozwu. Czy to prawda, okaże się po 2 września, kiedy to dowiemy się, czy Derecka wystartowała w konkursie. Swoją drogą, gdyby Derecka została sekretarzem, byłoby to nie lada wydarzenie i zapewne olbrzymie wyzwanie dla samego paśnika. Drugie nazwisko na tzw. lubartowskiej giełdzie to Iwona Maj. Była dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz osoba inaczej niż Derecka. Z związana z Zielińskim i formacją Platformy Obywatelskiej od lat. Zawsze startowała w wyborach obok Zielińskiego, bez względu na to, jak nazywał się komitet. Uczestniczy także w spotkaniach osób sympatyzujących z PO. Czy prawdą jest, że zamierza Pani wystartować w konkursie na sekretarza miasta? Wie pani co, tak, ja jestem teraz w pracy i nie bardzo mogę rozmawiać na takie tematy. E, po drugie, konkurs jeszcze trwa i nie wiem, czy zamierzam, czy nie zamierzam. Rozumiem, czyli na chwilę obecną jeszcze nie, po, nie podjęła pani decyzji? Podjęłam decyzję. W ostatnich wyborach, maj, podobnie zresztą jak Derecka, startowała do Rady Powiatu, z tym, że Derecka z miejsca pierwszego, zaś Majowa z pozycji piątej. Ostatnią z osób na plotkarskim targu, która może spełnić wymogi umowy czy też porozumienia koalicyjnego, Czyli tu dosłowny cytat: Być osobą wskazaną przez klub radnych Lubartowska Koalicja Samorządowa jest Jakub Wrublewski. Gdyby to okazało się prawdą, to Wrublewski, podobnie jak Derecka, musiałby wiele słów skierowanych pod adresem Paśnika wycofać. Pamiętając jednak, że mimo zarzucania zdrady staremu, nowemu burmistrzowi, koledzy Wrublewskiego są już w koalicji i zapomnieli o dawnych urazach tyle plotek dotyczących politycznej rodziny. Okazuje się, że żadna z trzech osób nie złożyła swojej oferty. Według naszych informacji i podkreślmy nieoficjalnych, osobą, która miała złożyć swoją ofertę była Iwona Maj. Po naszym materiale jednak uznała, że nie będzie kandydować. Co ciekawe, na ogłoszenie odpowiedziała nie działaczka Platformy Obywatelskiej, a polityczna przyjaciółka drugiego ze współkoalicjantów, czyli kiedyś Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a dzisiaj Wspólnoty Lubartowskiej, czyli Dorota Ogrodowska. Co ciekawe, o tym, że to ta pani złożyła swoją ofertę, poinformowała nas sekretarka paśnika. Może to oznaczać, że oprócz szołtka stołek stracił także Łukasz Chomicki, który jako rzecznik ratusza powinien odpowiedzieć na zadane przez naszą redakcję pytanie. Cytując politycznego przyjaciela paśnika, w konkursie wzięła udział osoba, którą ów człowiek określił jako użyteczną idiotkę, kandydatkę oderwaną od rzeczywistości albo uzgodniony zając, legitymizujący pozorowaną konkurencyjność konkursu. Owa osoba nie jest bo Kimś, kto nie jest powiązany politycznie. Dorota Ogrodowska startowała w ostatnich wyborach z listy byłego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czyli Wspólnoty Lubartowskiej. Oznacza to, że nie jest ona powiązana z Zielińskim, a z Szumcem i wypełnia definicję wygenerowaną przez politycznego kumpla Paśnika. W tak zwanej ordynarnej ustawce wzięła udział tylko jedna osoba i niestety potwierdza ona wyjątkowo ostre oskarżenia kierowane pod adresem Paśnika przez jego politycznego partnera. Na sekretarza startuje osoba, która ma polityczny. Korzenie w byłym sojuszu Lewicy Demokratycznej, czyli Wspólnocie Lubartowskiej, i ciekawe, czy owa, jak to określa ów partner, ordynarna ustawka, zakończy się wyborem politycznego kandydata, okaże się już za chwilę. Dla kanału S, Gabriela Przypis.